Dzień dobry, wieczór. Z tej strony ponownie Starki, no i widzimy się w grze Supraland. No i tak, dzisiaj idziemy zobaczyć, co się kryje tam dalej. I no, co dalej to będzie, jak to będzie, co się przekonamy za chwilę, a póki co tak. Kolejne drzwi, kolejna barykada. Raz mi nie chce zielonej piłki, a chce inną. Akurat to było proste, jako że już to najprościej w świecie, tak szczerze, to już to... Na pewno jesteście tego świadomi, ale już takie rzeczy nawet przez przypadek zrobiłem, a póki co... Kada... Pierścień, czerwone dyski tam... Dobra, nie rozumiem, ale widzę jedną rzecz tylko, którą... A, jak tu przychodzę, to dostaję podpowiedzi 3, 4, 2. Cztery? Nie, nie, nie. Teraz przez to chyba trzeba strzelić. Tak, czyli 3, 4, 2. A bardziej to było 3, 2, 4. No dobra, 4 najpierw, w sumie trzeba tą piłkę stworzyć, ale okej. Co robi? Okej. Otwieram. Dalej, w sumie. Mamy jakąś żółtą rurkę. Specjalnie może da się do niej coś wyrzucić? Strzelić czy coś? Więc pozwólcie, że to sprawdzę. Mało prawdopodobne oczywiście, ale no. Nie? A wrzucone, dobra, czyli to... Może tutaj? Potencjalnie tak, tylko... Co dalej? Tutaj dużo. Naprawdę bardzo nawet dużo rzeczy. Idealnie mógłbym spróbować, ale no... Cokolwiek z tego wyjdzie, to nie wiem. Rotacyjna, jak widać, nie sięga drugiego brzegu. To raczej odpada. Tam u góry jest jakiś laser. No nie wiem. Nie wiem, co zrobić z tym wszystkim. Pewnie jest to jak zwykle oczywisty, tylko ja tutaj myśleć nie potrafię. Chodźmy najpierw tu i teraz tak, stąd musimy się... Teoretycznie gdzieś indziej przeteleportować. No nie widzę żadnych takich miejsc. Więc ta pewnie znowu do tego źle podchodzę. Teraz stąd? Wygląda to tak, jakby to zawsze dochodziło do tego samego miejsca. A kostka? Istotnym szczególiku. Może pomóc? No nie za bardzo, bo kostka musiałaby być trochę dalej. Bo dalej to ciężko. Ale dobra. I tak warto brać to pod uwagę, że kostka pływa w lawie. Czegoś potrzebne? Tam w sumie są te takie belki, to chyba można zniszczyć. Okej, czyli tu trzeba czymś żółtym strzelić. Okej, dobra, to ciekawe. Jednak nie było aż takie trudne, jak myślałem. Tylko trzeba było znowu logicznie myśleć. Z tym, jak widać, mam spore trudności. Ale dobra. Załatwione. Spikselizowane klocki i...
Rektor skrzyń się odzywa, więc potencjalnie coś tutaj może być. Jeśli kogoś zastanawia, czemu bije mieczem, skoro on ma niższe obrażenia, no to ostatnio dostałem przyspieszenie właśnie uderzeń, tak jakoś tak stwierdziłem, że warto się tym pobawić przez chwilę chociaż. Dobra, nie ukrywajmy się, no to jest lepsze i tak. A, widzę kartona. Jeśli o kartonach już mnie uczono, więc... Wiem, że żeby zniszczyć karton, trzeba strzelić po prostu z lawy. Ale ta lawa musi być dobrze wystawiona, wiecie, żebym jakiś głupot nie robił jak teraz. Tak, na pewno o to mi chodziło. Mniejsza. Może zaraz wytłumaczę, co mi chodziło tak do końca. O. Właśnie jest ta lawa i trzeba przez nią strzelić i w sumie... Zdania mam w tej kwestii chyba nie. Dobra, pierwsze usunięte. Chyba widziałem też drugi karton. Owszem, jest drugi. Dobra. No i drugiego też nie ma. Nie wiem, co mi to miało dać, ale okej. Gościu z wąsem znowu. O. Aż wszystko, czego potrzebujesz do rozwiązania tej zagadki. Zasuwaj. Okej. Okay. Wypowie. Wszystko, czego potrzebujesz. Wydaje się to być jakoś bardzo pomocne. Ale z drugiej strony też nie jest to żaden, powiedzmy, problem. To w sumie właśnie to nie jest żaden problem. Tamten karton to od razu się go pozbędziemy tak ładnie. Nie wiem po co, ale okej. Skrzynia przy okazji. Wow. Wybaczcie. Wybaczcie ten kaszel, ale to jest w ogóle takie... Prawdopodobnie nie zrobimy tego. Jak teraz patrzę, chociaż... Nie. Prawdopodobnie potrzebna była ta piłka, tutaj teraz już jej nie mam, więc... Teoretycznie, jeśli mam rację, to nie zrobimy tego w ogóle. Jeszcze tych wrogów tylko brakowało, no jasne. Czy może da radę to jakoś oszukać? Żeby tutaj coś zrobić poza kostką, potrzebujemy czegoś jeszcze, żeby to trochę dociążyć. Nie, niejednorazowo. Więc dobra. W przypadku... A, w sumie chyba jestem głupi. Też musi coś ważyć. Wbrew pozorom. Dobra, czyli ma to swoją wagę. Super. Co? Przepraszam bardzo, ale co tu się stanęło? A, 40, 400, 40, dobra. Drewno. Z drewnem nic nie zrobimy. Roltowego pocisku, to coś... Okej, okay, to w sumie trochę mówi. Daje w sumie. Roltowy pocisk. Karbon, dobra. I jak to nie pomoże w tej sytuacji? Czyli zostało tylko chodzić tutaj w tej szukać odpowiedzi.
No niestety chyba na to wygląda. Więc no, ja póki co jestem ślepy, to będę tu biegał, szukał. Ta woda sugeruje, jakby tu gdzieś gąbki były. Gąbki to... Może tam gdzieś u góry, czy coś? Może, nie wiem, nie wiem. Ja tu muszę chyba trochę połazić i poszukać. A, no dobra, wiecie co, ja to jednak tempie jestem, patrzcie. Dopiero teraz zauważyłem, że te kamyki mają różnicę wysokości. Dobra, mniejsza, nie przejmujmy się tym. Dobra, udało się, hura. Teraz po co tu w sobie wchodziłem? Powiem, po co tu w ogóle przychodziłem, tak naprawdę? O, dobra, widzę, chyba coś. To może... A. Tylko skrzynka. Różnia z kombosa plus 25. Super tylko. Jakby ja się tutaj wysilam, a dostanę tylko skrzynkę. Co dalej? Proszę chwilę, wiecie co? Chyba wiem, co zrobić. To jest tylko teoria. Ale teraz dopiero sobie pomyślałem też o jeszcze jednej rzeczy. Patrzcie, bo to jest to. Mamy tu do kolorowania. Które, jak dobrze pamiętamy, tą kulkę popchnie. I było to szyba, tak jakbyśmy mieli widzieć. To i teraz patrzcie. Dobrze, tylko wyceluję. Niestety za nisko to ustawiłem, ale dobra, poprawimy. Oby teraz nie było za wysoko znowu, ale tak. To jest moja tylko teoria, pewnie znowu błędna. Kucamy. Dotknąć i... Strzał fioletowy. Czuję się mądry. Chociaż wiem, że to jest... Pewnie było oczywiste i... Większość z was to wymyśliła już od razu, jak to widziała. Dobra, mam biały kolor i teraz... w sumie co? I tak, od razu mówię, tam byłem już u góry i... No niestety niczego tam nie było, więc... Właśnie teraz najważniejsze, co teraz, bo... Ta odbijajka... Działa tylko, kiedy tamto aktywujemy, ale... Aktywować to trzeba... Trzeba właśnie mieć tam coś białego, więc nie mam białego. Dobra, biała piłka to nie mogła być. W takim wypadku zrobię coś, co też... Wydaje się sensowne. W szczególności patrząc na to, jakie mamy ulepszenia niedawno zdobyte. Czyli lecimy z biała kostka. Bo właśnie, te kostki można promień przyciągnąć. I sam kostkę też można tutaj tak ciągać, więc... Potencjalnie może ta kostka właśnie tutaj powinna być teraz. Halo, halo gra. Może? Nie, widzicie, to nie jest to. Głupiego przymocowania. Który przymocować? A, to tylko jednorazowo trzeba było aktywować. Okej, to w sumie... W tym wypadku pewnie zrobiłem ten... Trudniejszy sposób, łatwiej byłoby po prostu tą kulkę, wiecie, tutaj pokolorować i ją zrzucić. Ale dobra. Zrobiłem już tak, to niech będzie tak. I co teraz? O. Tutaj dało. Jedno, co mi przyszło do głowy, to że w sumie... Nie wiem, czy to zadziała, ale może tam? Dobra, i co teraz? Teraz mogę powiedzieć, że przyszło do głowy to coś takiego. Ta. Nowy teren, okej. Dobra. Znowu te wulkaniczne rzeczy. Ale zanim coś tego typu, to trzeba... Zniszczyć właśnie co się da.
i potłuc z mieczyka, te wszystkie bestie. To jest strasznie głupie, patrząc na tyle mam HP, ale... Wielkie różnice tak naprawdę to nie robi, patrząc na to, że mamy regenerację do i tak wysokich dosyć wartości. Ale okej, dobra, dobra, dobra. Nikąd trupy nagle. O, ciekawe. Czy w takim wypadku musi być grób jakiś? Ale niestety niczego nie widzę, więc no. Okej, teraz tak. Tu trzeba żółtej kulki. Tu tak za bardzo nie ma, chociaż tak to. Nic, to jest bardzo, bardzo umowne w moim przypadku, bo jak się okazuje, to ja po prostu jestem ślepy i nie umiem szukać. Ale dobra. Trochę monet. Hura. A do lawy? Nie wiem. Nie wiem. O! Tamto, do tamtego da się podłączyć, ale co to zmienia? Wiem, że gdzieś coś trzeba będzie zrobić tego typu. Może to jakoś powstrzyma piłkę przed leceniem dalej. Pada do lawy tak czy siak. To oznacza. Jeśli mam być szczery, to nie wiem. Nie wiem, co to może oznaczać pod żadnym względem, więc. O, tak, tak, tak. Ostatnie, co mi przychodzi do głowy, to. Stawić kostkę i. Nie, nie. Dobra. Stary trik, którego uczyli nas w sumie wcześniej. Dosyć dawno, teraz dopiero zauważyłem tą taką zależność. Tutaj. Zobaczymy, czy to zadziała. Wiecie, to jest tylko teoria najbardziej starego triku. Pewnie i tak nie zadziała, zanurzyć się. No, a co właśnie mówiłem, nie zadziała. Bo kostka pewnie spadła gdzieś na bok, oczywiście. Okej, poleciała za daleko. Ej, dziwne. Do tej pory było stabilnie. Jeżeli tak, to... Tak, jeszcze raz to pewnie spadnie. Jeśli nie, no to niestety nie wiem, co zrobić. Chyba w precyzyjne ustawianie kostki mi się nie widzi. A, teraz nawet nie mogę trafić. A, dobra. Troszkę czy coś? No i znowu to samo. Naprawdę nie wiem, co mam zrobić, żeby to spadło. Jeszcze raz. Zresztą no, nie ukrywam, wątpię, żeby to było dobre rozwiązanie. No, tutaj trzeba coś innego wymyślić. Tego to może... Może coś takiego? Sprytne. I szczerze bym się tego nie domyślił za bardzo. Ale dobra, jest. Nie muszę się domyślać, ani nic, tylko trzeba myśleć, trzeba patrzeć i myśleć logicznie. Było prościej niż myślałem. I w sumie to jest chyba największy problem, jako taki, który mam z Supralandem. Nie chodzi o to, że jest prosty i to źle czy coś, tylko zazwyczaj rozwiązania są oczywistsze, prostsze i łatwiejsze do znalezienia niż mi się wydaje. A ja tylko komplikuję sobie życie i wszystkie sprawy. Ja rozumiem chyba.
Okej, kostkę to wzięło, mnie nie chciało. A teraz w sumie z tym? A. Drewno, to może tak, tak, tylko... Nie, nawet się nie połączy. Kostkę to ciągnę i ją zrzucam, więc... sensu nie ma. Chyba, że to chodzi o to, że dajmy to mam być połączony promieniem z tą kostką. Jakoś coś... A, nie. Nie, nie wiem. Ja jestem za głupi chyba na Superlanda. Zdecydowanie jestem za głupi. A tym razem nie mam miłego pana, który mówi masz wszystko co potrzebujesz i inne tego typu gadki, więc... Chyba nie pozostało nic innego jak myśleć. Po prostu pomyśleć co zrobić i jak zrobić. Gorzej tylko, że takie moje przemyślenia potrafią trwać bardzo długo. A dobra, jako że nie chcę wam marnować czasu, to po prostu spotkamy się za chwilę. Jeśli coś wymyślę. Wiecie co, chyba to nie jest mój dzień, albo coś mam tak z mózgiem i w ogóle. Ale ciągle zapominam o moich możliwościach. Teraz zapomniałem o tym translokatorze. Nie o tym, że w sumie jak zbiorę żółtą piłkę, to to opadnie. Przez co będę mógł tak to ładnie zrobić. Co? Dało? Co? Co się stało z tą piłką, bo ja nie rozumiem. Ale tak, mniejsza, znowu tutaj. Jej, udało się wymyślić. Gorzej, że kosztuje mi to jakieś pół godziny mużdżenia zazwyczaj. A tu, podkreślam, nie jest zbyt dobry wynik w żaden sposób. I co? The Tiny Pipe Achievement. I co? Nie rozumiem. Tylko kinowy, nie mogę skakać, nie mogę nic robić. Tylko mogę iść przed siebie. Okej, chyba nie rozumiem sensu tego wszystkiego. Jeszcze, czemu to jest tak dużo? Okej, tutaj to wygląda trochę jak ten Mr. Miracle, ale mniejsze. No dobra, masz mnie. Jak się tu zostałeś? On, mój tata, stworzył wszystkie te łamigłówki, aby nikt nie mógł mnie znaleźć. Trochę to dziwne, ale okej. Naprawdę nie rozumiem, co tu się dzieje. Nie chcę mieć nic wspólnego z tymi opętanymi przez kolor bałwanami. Zwoł mnie pan cud. Okej. Dobra, tylko... Wiedzą, że niby co... Że niby co mówią? Jak wyglądam? Ja nie rozumiem, o co chodzi, ale dobra. Czemu się tak zatrzymuje? O, nie wszedłeś tu po mnie. Wyczerpała się wam woda. Chyba wiem dlaczego. Halo, gra, nie buguj się. Szukasz tej pierdzącej góry mięsa siedzącej... Siedzącej w środku, strumieni na środku? Robi niezły hałas, pozwól, że ci pokażę. Nawet nie wiem, o co chodzi, ale dobra, niech będzie, że tak. Zabij pierdzącą kupę mięsa? Ten odrażający glut jest tym... Jest tam, blokuje strumień wody, śmiało, możesz coś z tym zrobić. Okej? Ej, no dobra. Pierdząca kupa mięsa. Fuj, to są prawdziwe kupy. Nie chcę. Fuj. Nie chciałem tu spadać. Ale cóż, trzeba to trzeba. Co jest? Halo, co to ma być? Kręcą się jak wariaci. Jakiś olbrzymi... Nie, wiecie co, nie. Mnie się to nie podoba. Czy piją olbrzymie obrażenia.
Okej, monety dobre z nich wypadają, ale i tak, to jest ryzykowne za bardzo, jak na mój gust. Aha. O, jakaś skrzynka, okej. W skrzynce? Obrażenia alternatywnego strzału z pistoletu, raz dwa. Okej, czyli mamy już 64. Wygląda na to, że jeszcze brakuje jednego ulepszenia w takim tempie i byśmy mieli już możliwość tupienia krat. Super. Ale tak, póki co... To co ja mam z tym zrobić? Okej. Tyka się zmieniła trochę i w ogóle. Okej, czyli tego nie mogę tak pobić po prostu sobie. Trzeba wymyślić coś innego. Okej, czyli tymi rurami można jakoś... między terenami, okej. Tu jest co z wodą, coś... Okej, dlaczego... Tu mam powód, dlaczego nie ma wody. Tu jest złoto, okej, więc to jakoś będzie można połączyć ze sobą, żeby prąd przekazywać czy coś. Tam jest lawa. Tu mamy jakieś... Okej, tu mamy żółtą strefę i wodę, czyli tutaj kolory... Jestem przywrócony do oryginalnych i jeszcze nie można przenieść stąd piłki. A co on mówi? Nie masz potrzebnych przedmiotów? Improwizuj! Dostosowuj się, przezwyciężaj! Okej. Ta piłka. Spróbujemy może w ten sposób, żeby tą piłkę stworzyć. Okej. Bingo. Dobra. Okej, dobrze. Tutaj warto wiedzieć o tym, bo to jest bardzo ważne. Czekaj. Głodniejszy niż zazwyczaj. Pierdzący, jak można je nakłonić do zjedzenia pana pierda? Okej? Okej, dobra. Dobra podpowiedź, dzięki, gro. I tutaj trzeba będzie te muchy wykorzystać do zjedzenia tego gościa chyba. I co to powoduje? Dobra, to daje prąd. To się otworzyło na stałe? Tak, otworzyło się na stałe, super. Okej. Musimy dostarczyć... Gdzie to było? W sumie tak, musimy... W jakiś sposób chyba zmusić muchy do zjedzenia jego, a to oznacza prostą rzecz, kolor. Bo tak, zauważyłem, że te muchy ruszają się na wszystko, co jest... wszystko, co jest konkretnego koloru. Strasznie zlemiłem. Tam już jest to, nie ma. Ale dobra, poradzimy sobie za chwilę i... Co zrobiłem? Ja sprawdzić tylko jedną rzecz. Okej, tu jest szyba. Okej. Dobra. I teraz jeszcze jedna rzecz mnie zastanawia. Wątpię, żeby wiecie, tak to fajnie było, ale czy... Otrzymałem kolor pomarańczowy, dobra! Okej, czyli przynajmniej jedna rzecz nam się rozwiązała. Kolor pomarańczowy to w tym przypadku będzie lawa. Dobra. Kostka. Talu na dzień dobry. Kazać. Sama kostka to nie... Chyba, że... Tak to zrobimy. Nie strzelaj! Okej, dobra. Tak, i super, mam promień chwilowo, ale... Nadal za mało, żeby sobie tutaj poradzić.
Zielony pocisk, mamy tam coś. Okej, okay, tutaj jest metal, więc... Zielony pocisk i metal. Czyżby to miało zadziałać? Okej, okay, tutaj pomarańcz. A, ale to jest za mało. Ja to co, w takim razie mam zrobić z prądem? Po co mi ten prąd? O. Wiecie co, nie wiem. Ciekawe. Muszę tu chyba posiedzieć jeszcze, porozkminiać to wszystko, bo... Wydaje mi się, że... To będzie ciężkie do osiągnięcia, ale, nie, nierealne. A ja jestem za głupi na to wszystko, więc po prostu... Więc tak, będę musiał po prostu... Może przyjrzeć się dokładnie terenowi? Czy może gdzieś coś popomijałem? Jakiegoś takiego istotnego? Okej, okay, to działa tak, działa tak. To nie jest to, czego szukamy. Ale okej, okay, zielony kolor na pewno. Jeśli będzie potrzebny do czegoś, a wydaje mi się, że może być, to osiągniemy w ten sposób, chociaż... No, nie do końca. Dobra, tu jest... Mokro, jest woda, dobrze. To może być istotnym elementem, jeśli chcemy tutaj też coś więcej zrobić. Nadal mi jakby brakowało czegoś. Czego? W sumie to jest największe pytanie. Czego mi tu brakuje do sukcesu? Wiecie co, nawet niepotrzebnie robiłem to cięcie, bo co nie minutę. Dobra, nawet nie minutę, co od razu po tym. Zielony kolor? Nie zdążyłem. Teraz mam czerwony, super. Wolę pomarańcz mieć tam nastawioną niż czerwony. Ale wiecie, czego nie zauważyłem wcześniej? Czy przez to... Ale właśnie tak, no. Karton. Karton tu był. A karton mógł skrywać coś, co nam pomoże znacznie. Okej. Okay. Na pewno ułatwi to dostarczenie prądu. Mamy gąbkę. Tam teraz trzeba tylko nawilżyć. Znaczy, nawilżenie gąbki jest akurat zadaniem oczywistym. Dobra. No i jeśli będziemy właśnie teraz chcieli się bawić w te w prądy, to gąbka jest pierwszym etapem, który pozwoli nam bez problemu dostarczać dalej, dalej, dalej. Okej, okay, no. Po co nam prądy, jak nie mamy innego pomysłu na siebie? A, dobra, wiecie co? Zauważyłem jedną bardzo ważną rzecz. Jak tak teraz patrzę na to wszystko. Widzicie to? Przewodzi prąd. Jeśli przewodzi prąd, to oznacza, że może to będzie rozwiązanie tego problemu. I przy okazji jeszcze chcę sprawdzić jedną teorię. Okej, okay. Jestem zielony. To chciałem sprawdzić tylko w trochę inny sposób, ale mniejsza o to. Mogę być zielony też w ten sposób. Nie? Dobra. I tak naprawdę co to robi? Czy poza tym, że jest podłączony do prądu? Jest pomarańczowy! Wiecie co? Teraz została tylko najgorsza rzecz. Musimy jakoś wyprowadzić muchy. I tak, muchy potrzebują fioletowego. Dobra. Fioletowy kolor nie będzie ciężko zrobić. Przynajmniej tak podejrzewam. Jak się nauczyłem wszystko, co fioletowy może zadziałać na muchy, więc uwaga, uwaga. Czy zadziała? Dobra, mamy muchy. Mamy muchy. Okej, okay, tylko teraz trzeba jeszcze stąd wyjść, jak wiemy. Działa. Jedno co, to mam tutaj kabelek. Tam. Nie mam pomysłu. Co to? A musi być jakieś rozwiązanie. Kurczę, no... Zepsułem. Zepsułem, ale mniejsza. Naprawdę brakuje mi ostatniego czegoś tutaj, żeby to rozwiązać. Więc proszę gro, nie kompromituj mnie bardziej, chociaż chwila, tu jest jakaś szpara. Tam? Dobra, udało się. Mamy to, chyba. Taką nadzieję. Myślę, to się załamie. Mamy muchy, mamy tamto.
teraz... Okej, a zostawię to... tam... I... I czyżby, czyżby? Czy to się u... Udało się! Zwycięstwo, achievement! Czyli win! Okej! Okej! Dobra robota, kochanie! Jestem z ciebie dumna! Dobra robota, synu. Jej. Dobra robota. On się wkurza. Dzięki za ratunek. Tata powiedział, że byliście okropnymi ludźmi. Przepraszam za to wszystko. Że nie potwierdziło się, że to faktycznie on nam uprzykrzał życie wcześniej. I on jest wściekły. Paul nie był całkiem szczery co do swojej przeszłości. Tato? Co się stało? Aha, to ja mam piękną panią, nie on. Paweł! Przepraszam. Okej. Okay. Trzy kropki. Wy bando idiotów! O, pan cud przyszedł. Tata? Co? On istnieje? Że co? Nie wygląda na czarnego, czekajcie. Co? Tata? Co? Co? Wiecie, co dostałem teraz? Dostałem teraz laga. Tata? Czyli on jest... Urośny powodu się mu nosi. Cienki drucik. Co? Proszę mi to wyjaśnić, bo ja nie rozumiem. Chwila, czyli... Że ja jestem wnukiem pana cuda? I w ogóle... Jakaś piosenka. Tyle skrzyń tam pominęłem na mieczu? Okej. Okay. Was hat was ich nicht hab? Ich bin ein Kavalier. Ale wiecie co, chyba... lepiej będzie chyba, jeśli to wyciszę. Tak jak myślę. Halo, halo. Dobra. W ten sposób też może być, ale... Dobra, są napisy końcowe. Ale tak, wiecie co, lepiej to wyciszę i tak mogę mieć już super problem przez to, że ten kawałek pokazałem. Więc tak... Piękna piosenka, po niemiecku chyba. I co? Wow! To było dziwne. Ale okej, jesteśmy potencjalnie wnukiem pana cuda, który jest fioletowy, jak się okazało, nie niebieski, nie czerwony. Chyba naprawdę skończyliśmy Superlanda. Co więcej mam powiedzieć? Wow! Nie spodziewałem się tego, ale tak, fajne. Jak obiecywałem... Chwila, tam coś się jeszcze pokazało? Nowego do kupienia? Ha. To może to jednak nie jest taki definitywny koniec? Ale mniejsza. Tak czy jak obiecałem, że wcześniej czy później... chcę 100% Superlanda. No i tak, i będzie to problematyczne, tak czuję, z moimi umiejętnościami, ale wiecie co? Nadal to podtrzymuję. Spróbuję, naprawdę. Nie wiem kiedy, nie wiem jak, bo... Jak fabuła główna została ukończona, to... Nie ukrywam, chciałbym to zastąpić jakimś czymś innym może. Wiecie, żeby tak... Nie siedzieć wiecznie przy jednej grze, ale... Tak, zdecydowanie będę musiał to dokończyć. Może nawet jakiś tam, powiedzmy... Live'a się zrobić coś. Ciężko mi ocenić. Ale dobra. Muzyka naprawdę super, no ale wybaczcie, naprawdę, że to wyciszę. Boję się o problemy z prawami autorskimi. Ponieważ niepotrzebnie, ale... Patrzę na to, że wszystkie piosenki z Portala i... Nawet niektóre utwory z soundtracku Divinity Original Sin 2 mi robiły copyright strike'i, to... Tak. I... Okej, skończyło się, więc mogę teraz to spokojnie załączyć i... Bądź obsesyjnym kolekcjonerem, czyli chyba skończyliśmy wszystko. I co to jest? Statystyki? Pokazuję... Więcej śmiesznych statystyk w menu. Postęp, czas gry, pokonani szkieletowi, pokonani. Demoniczna kupa mięcha, skoki, stworzone sześcianów, ogrobień martwi bohaterowie 8 na 12. Coś więcej tu? Specjalnie dla ciebie umieściłem mapę.
Że ta mapa pokazuje... Na tej mapie mam pokazanych wszystkich tych martwych bohaterów. Okej. Ej, co są jeszcze po nich pamiątki, no tak. Dzięki gościu i co się dzieje? Zniknął i... Czerwonej wiosce jest w sumie bardzo ładnie. A ten co mówi? Więc pan cud naprawdę się pojawił? No tak, i jest chyba moim dziadkiem, czy coś? Nie wiem. Nie ogarniam tego, ale dobra. Wierzę. Ocaliłem świat, a to dzięki mojemu mieczowi. To śliczne miejsce, ale właśnie niebiescy żył z czerwonymi. I... Dlaczego by mi nie powiedział, że pan cud to twój tata? Czyli faktycznie, teoria się potwierdza. Nie jestem do końca z niego dumny. Okej. Dobra, ale tak, no potwierdziło się wszystko i... A, co więcej mogę powiedzieć, no... Plan był naprawdę ciekawym doświadczeniem. I o, przy okazji zauważyłem coś. Aha. Tak, zdecydowanie jak już powtarzam się po raz kolejny, będę stuprocentował. Podoba mi się ta gra i chciałem to zobaczyć, max zdrowie plus ileś. Plus 5, okej, nie jest nic takiego wielkiego, ale no. Zdecydowanie będę chciał to wystuprocentować. Nie dzisiaj, nie tym razem, ale kiedyś na pewno. No bo to jest taka dobra produkcja, że po prostu aż się chce. Właśnie, a tutaj coś... A to sprawdzałem? Nie sprawdzałem! Można kombosa plus 25. No, kolejna rzecz, której w sumie nie sprawdziłem, okazuje się być naprawdę nawet nie ukryta. Ale dobra, dobra, no to naprawdę już starczy tego. Na tym skończymy chociaż, czy coś jeszcze? I dobra, mniejsza, naprawdę już będę kończył, bo tak się zapętlam i trochę nie wiem, co mam powiedzieć. Ale tak, jedyne co mogę wam jeszcze przekazać to, że jeśli macie jakieś porady, wiecie, gdzie coś pominąłem, gdzie szukać czegoś, jakieś takie cokolwiek, co może być po prostu dobre teraz dla mnie, kiedy jestem już na etapie, no, można powiedzieć meta gry, to ja z chęcią o to poproszę, a póki co mam ulepszenie, wyświetl liczbę skrzyń, szybkość raz 1,5, jeszcze szybciej, zasięg detektora skrzyń raz 2, maksymum teraz 2, a to oczywiście wezmę. Jak my na to zakończenie, starczy mi na wszystko? Starczy, więc widzisz teraz pozostałe skrzynie. 52 skrzynie jeszcze? Okej, wiecie co, jest tego więcej niż myślałem i teraz, zasięg detektora skrzyni raz 2? Nie. Prędkość kolejna. Wow, teraz dopiero prędkość. Będzie jeszcze łatwiej eksplorować. I znowu będę myślał, że się ślizgam, ale dobra. Dziękuję wam bardzo za uwagę, mam nadzieję, że podobała wam się ta gra. Dla mnie to była wspaniała przygoda. No i tak, do zobaczenia już w innych tytułach, a może nawet i w 100%owaniu Supralanda. Jeśli najdzie mnie na to naprawdę wielka ochota, wena i będę miał czas. No więc, to już tyle, trzymajcie się i hej hej.